miejscowa. Witamy Was wszystkich z Dąbrowy Górniczej, znad jeziora Pogórja, ale nie wiem, który to jest numer tego jeziora. W każdym razie dzisiaj jademy taką trasą wokół tych jezior. ...61 km przewidujemy. Dzisiaj jest 2 maja, dzień Polski Fany. Tutaj mamy fany polskie. Oczywiście skrytki geocache też dzisiaj będą. Te co będą po drodze. Te co będą na trasie, tak. Ona nie chce być na zdjęciu. Jezioro Pogórja 2. Nie chce pozować. Zielony szlak turystyczny. Nie wiem, czy to słyszycie, ale żazają dziady pieruńskie. I taki oto potok. Kaisi cugi słyszeć. Że nieźle, nieźle, no. Przestań się, dziady, żazać. Co to za polityka? Takie ładne tereny mają, a oni to będą żazać. Jest to dobra polityka? No nie. Widzicie, nie dlatego narzazane tu jest. My już kajsi dojeżdżamy. Okay. Teren prywatny, wstęp i wjazd zwolniony. Restauracja nieczynna. Jakieś domki. Te. Dziwajcie się, co za dziot tu pieruński to napisał. Co tu napisali, jak tu nas witają. Ranca jedne. To my tu tak z dobrym sercem przyjechali podziwiać te piękne krajobrazy, a tu hanysy i tak dalej na Techło. Ajajaj. Nie, już mi się to popieprzyło wszystko, słuchajcie. Zrozumiałeś, że musiałeś jechać tu przez Sosnowiec. A tu taki teksty. Pogórja 1. Taki oto miejsce do kąpania się. Pewnie jest ratownik. Sprawdzimy, czy woda czysto. A jak jest piosek, to będzie czysto. Wygląda na to, że ja. Jest nawet bardzo czysto. Sprawdźcie je ciepło. To tu zimno, zimno. No ale to nie jest. To nie jest do kąpania jeszcze. Boże ciało, ja. Boże ciało, do wody wkrótce śmiało. O, leci samolot. Ligry lecą. Ja też niedaleko są Pyżowice.
Pogoria 1 jeszcze. Piaszczyste tereny, niedaleko też jest pustynia Błędowsko. A to jeszcze troszkę trzeba jechać, ale to już tak nie będzie daleko, 20 km jak nic. No to tu jest mapa. Tu jesteśmy, czyli są my tutaj nad jeziorem Pogoria 4, czyli Kuźnica Waryżyńska, bo tak to się chyba nazywa. Ono powstało, no jeszcze w latach 90. go nie było, w 96. to tu była kopalnia piasku. W 2003 się już jakieś kałuże tutaj pojawiały. Co się pojawiało? Kałuże. Ale gnał była kopalnia. Wszystko się to tu osuwo. Tu jeszcze nic nie widać, ale po tym gdzie lepiej prawdopodobnie. Nie będą nam potrzebne? Co? W razie czego? Strachecle? Strachecle a dwie. Dobra. Kuźnica Waryżyńska. Jakieś skutery wodne. Pięknie. Fajnie tu jest. Mimo że za głębie. Tam przed nami widać elektrownia Jaworzno. O ile się nie mylę. Huta Katowice widać. A tu zbiornik Kuźnica Waryżyńska Pogoria 4. W 2005 roku oddano do użytku. Jeśli kopalnia piasku. Jeszcze na starych zdjęciach satelitarnych z 96 roku. Tutaj widać kopalnia piasku. Huta Katowice to Zagierka powstało. Kombinat metalurgiczny. Huta Katowice. W Zagłębiu Dąbrowskim. Także Katowice też są w Zagłębiu, ale Huta Katowice. Kombinat metalurgiczny. Widzicie, jak na Mazurach, kurczę.
gmina Siewierz. Wjechaliśmy do gminy Siewierz. I tak naprawdę nie wiadomo, w jakiej miejscowości to jest. Ale w każdym razie w gminie Siewierz. Kościółek tam widać, tam jakieś wyrobiska, ja bo to gdzieś i kopalnia piosku była. Taki teren. Ornitolog się tu utopił. Jaki kamień mamy? Obrączkował na tym zbiorniku 31 maja 2012 roku, przeżywszy 29 lat, utonął podczas obrączkowania ptaków Paweł Kmiecik. Tym pomnikiem pamiętamy naszego nieodżałowanego kolegę ornitolodzy i przewodnicy z całej Polski. Się utopił. No, 29 lat, no to młody. Kurde, młody facet. Jesteśmy przy kościele w Wojkowicach Kościelnych. Mamy znak wysokości Polski. Tu jest droga na Częstochowa. Kościół. Zobaczymy jeszcze ta okolica tu. Takie kępy tam są. Kościół zawrzyty niestety. Tam jakiś fituli ten geszeft. Duży kościół. Tam przed nami jest figura Jana Nepomucena. A ja już tam był. Jakieś dźwierka tutaj są. Dworek, tak to wygląda, nie? Taka ona poszła. Tam dookoła ten kościół. Ona właśnie Mikaj się straciła. Tam jest. Tu przy sklepie w Wojkowicach Kościelnych mamy taki stojok. Genauje velocyped. Nie? Tak jak pierwsze koła robili, czyli rowery, no tutaj już są rowery, jeżdżymy na rowerach w ogóle, a nie na kołach. Taki oto coś, tu jedyna droga na Częstochowa i na Pyrzowice też na lotnisko. Jakoś miejscowość pod Skalę, nie wiem czy to miejscowość, czy jakoś dzielnica, nigdy tu nie był, także mogę się mylić, wjeżdżamy do jakiegoś lasu. Ulica Zachodnia, a zaraz będziemy skręcać w lewo. Dobrze. Tam jakoś miejscowość, już jakoś chałupa widać. COVID? COVID. No ja wiem, ja tu żywę zbierała i taki chłopcy do mnie. A tu były takie prawdziwki ładne. I on mnie zapraszał i mieszko zaraz. No i widzisz, że przyjechałaś tu zaś. No na grzyby to raczej nie. Zapraszał mnie, że mogę się do niego przyjechać, zaparkować działkę. Tu jakiś gazociąg idzie. Czerwony szlak rowerowy, szlak zamkowy jakiś. Tak, do Siewierz. Podwarpie miejscowość. A my to jadymy, skręcamy do... I skręcamy w lewo. Do, na Podwarpie. Thank you.
No troszkę tu jest. A tam był też sklep. Tajfa? Nie? No był sklep, no. Kończy się Podwarpie, kończy się dzielnica Hektary. Zaczyna się tu Liszów. I same pagórki. I kępki. Tu Liszów. I mamy kępki. Pierdolę, że się chłopa wystraszył. O, tam są kępki. Tam widać jawożno. Nawet zarysy gór. Beskid. Na pewno nie śląski. Na pewno nie. Jeśli już to mały. No. Jako my skręcamy. Prawo. Mamy ścieżka rowerowa. Oczywiście wjazd musi być z krawężnikiem. O, tam jest widok. Tam jest widok. Huta Katowice. Tutaj nawadniają Czesi. Aha. Ścieżka rowerowa, to tyle dobrze. Ano. Doszki se fruwają, furgają. Nigdy żech tu nie był w tych terenach. Ja tu jest pierwszy raz w życiu. A w tą trasę mamy ze strony rowerem po Śląsku. Chociaż tu nie ma Śląsk. Zaś krawężnik. Ja się chyba tego nigdy nie nauczę porządnie robić. Zalew Przeczyce. Taki wąski. Tam widać jest wał, tama. Pytanie, czy to też jest wyrobisko, czy nie? Ja? Też wyrobisko. Też. Bo to chyba wszystkie te pogorie, te... To wszystko, wszystkie są. Te wyrobiska są. No. Fajna miejscowa. W tej chałupie. Tu w tej chałupie mają super. Bo widzisz, że. Chałupa blisko. Nie trzeba na wczasy jechać jezioro koło chałupy. I czysto woda bez piosek. Woda czysto, no piosek. Także spoko. I dać go jak startnął z Pyrzowic. Liger. Nisko latają, lotnisko niedaleko. Madiola Kesza szuka w przelewie burzowym jeziora Przeczyce. Chałupy z kamienia tu są. Ci stare. Ta się tu już wali, ale obok je nowo.
I tam widać Huta Katowice. Tu mamy zbiornik wodny w Przeczycach. Korona wału. Zaznaczone poziomy. Ten, co jest najwyżej, to jest 9 lipca 1997. Pamiętna powódź. Tysiąclecia. Potem jest 19 maja 2010 i 18 maja 96. Tu mamy drugą stronę tego zbiornika. Jest skala. Także fajnie. Jest monitoring. Jest, ale trzeba gdzieś wyciągnąć. I tu mamy tablica. Zbiornik wodny dla Śląska na rzece Czarnej Przemszy w Przeczycach. Wybudowany w latach 1960-1963 przez Centralny Urząd Gospodarki Wodnej przy udziale Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Inwestorem był Zarząd Inwestycji Zabudowy Górnej Wisły w Krakowie. Obiekty podstawowe wykonało Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo- i Wodno-Inżynieryjnego, Hydrobudowa i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Morskiego Hydrobudowa 4. Dokumentację opracowało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt w Warszawie. Czyli to jest dla Śląska zrobione. Nie dla Zagłębia. Zalew w Przeczyce. Oczywiście dużo mniejszy jak nasze Goczałkowickie morze. Też budowany 10 lat później. Ale tutaj bardziej nastawieni są na letniskowe domki. I też tu nie ma taki to popularne. No. Jednak u nas jest popularniejsze. Chociaż w sensie żeglarskim to na pewno nie. Przeczyce. Też tak typowo wiocha. Chałupy przy drodze. A za tym pola. I ambasada polsko. Fana z orłem to są na ambasad. I zaś pod jakosi kępa jadymy. Miejscowość Dąbie. I fajne widoczki. Unii Europejskiej, Europejskiej Unii.
świętują 20 lat. Wczoraj było. Musimy dać pozór, bo tu jest spieprzona droga. Nie żałowali tutaj, my są miejscowości Brzękowice Dolne. Zobaczcie, nie widać tak bardzo. 20 lat Polski w Europejskiej Unii, w Unii Europejskiej świętują na całego. No i słusznie. W końcu są my Europejczycy. Podjeżdżamy w miejscowości Góra Siewierska. Była miejscowość Strzyżowice. Teraz jest Góra Siewierska. Faktycznie jest góra, bo jest sztajfa. Jeszcze troszkę i będzie. No to mamy tutaj, nie wiem co to za miejsce jest, ale... To jest Równa Góra. Równa Góra? Tak się to nazywa. Widok tu jest niesamowity, tam jest na stronę wschodnią. Tam pewnie będzie ta Góra Świętej Dorotki. Widoczno Huta Katowice. Tutaj mogę się mylić, ale według mnie to jest elektrownia Łagisza. W Będzinie. Tam dali będzie elektrownia Jaworzno. I zarysy Babiej Góry. Ta kępa to nie wiem co to jest. Może Dorota. Nie widać tego za bardzo, ale jest tam maszt Mysłowice-Kosztowy. I zarysy gór. Tam jest Krzyczne. To my są tak jakoś w prostopadłej linii do domu. No niekoniecznie. Nie? Tamte dwa kominy to prawdopodobnie będzie dwory w Oświęcimiu. No a tam nie kojarzę tego terenu. Czyżby rejony Tychów? Może. Albo tam prędzej. Tam to nie wiem. Tak na GoPro cały Śląsk jest przed nami. No nie Śląsk, bo... Bo Będzin to nie ma Śląsk, Jaworzno też nie Śląsk. Tam jest cały Śląsk. Zrobimy to z telefonu, będzie lepiej widać. Zarysy gór.
Taki oto lasy. Zjechaliśmy z Góry Siewierskiej, z tej miejscowości. Także no ładne tu są tereny, nie godą. No ten napis na początku mnie znerwował, teraz już mi to przeszło, już mi te tereny to wynagrodziły. Ale jednak widać, że no jest różnica między Śląskiem a Zagłębiem. Jezioro Rogoźnik 2. W Rogoźniku jakoś i tam, a tu jest, co to za rzeka? Jaworzynka. Tak, na Trójstyku. Smród, syf, jademy dalej. No, tu jest jezioro Rogoźnik 1. Słuchajcie, atmosfera jak w wakacje. Ludzie się kąpią, mimo tego, że jest 2 maja. Szał. Jak się ruiny w Rogoźniku. I mamy drogę rowerową. Ale zasypiono jak pierwot. Tu jak się ruiny. Ależ burdel tu jest. Ani żabki, niczego do jedzenia. Zagłodzić nas tu chcą. I co? I koniec trasy rowerowej. Raczej drugi. A tu dali taki syf. O, widzicie, takie rowery, to jest klasyka. Wigry, Romet. Fantastyczna sprawa. A, Wigry, Romet? Ja, Wigry. Noż. Kanapkę z szynką i zjemy. To jest fantastyczna sprawa, jeszcze na dymamu. I mamy klepsnita. Będziemy jedli. Nie wiem, co to za miejsce, jakieś ruiny tam są. Jakiś urbex. Ale i tu też. Cholera wie, co my to tu mamy. Górnik Zabrze, Rogoźnik. Strzyżowice? Znowu? Ale chyba tam kręci do góry. Tam jest ruina jakoś w wierchu. Nie mam zasięgu. Strzyżowice zaś. My już faktycznie jadymy na dół. Kalinowa, kamieniołomy. A to już wiem, co to jest. Kamieniołom? Urbexy tutaj są. Ty, może by się tu dało wleźć nawet. Tu też jakiś budynek. Jest kamieniołom, bo tu jest dziura, popatrzcie. Aha. Tam jest dziura. Bez ściany takie. Tam jest jakieś pieruństwo. Jakieś ruiny, ale to 45 metrów. Zobaczymy. Co, będziesz próbować? Pokeszaj.
niedaleko będzie do końca. Co? Już niedaleko będzie do końca. Ale z żarciem tu ubogo. Z żarciem ubogo niestety. Ale nie ma ubogo z fanami polskimi i unijnymi. Druga żabka na trasie. A u nas to na każdej pipidówie już jest. Wjeżdżamy do Dąbrowy Górniczej, gmina Psary nas żegna. Co my to mamy? Przemsza? Mamy już Dąbrowa Górnicza. A to jest chyba Przemsza, nie? Czarna Przemsza, tam jest Preczów, tam jest Dąbrowa Górnicza. Zapraszam, co jest. To mało będziemy zamykać ta pętla. Dąbrowa Górnicza. Trudnego miejsca, dobra. Nie będzie oznaczać. Też prawda. Taki krzoki to jest dobry haziel. To jest dalej ta sama pogoria? Co z do? Że my tu byli? No tu nie byli, co? Zrobiły fale jak na morzu.
Chyba nic z tego. Nawet tego słodziaka nie ma. Tego garażu nie ma. Czego? Tego garażu. No bo ten mural był na garażu. Co? Ten mural był na garażu, ale to nie ma go tu. Chyba nic z tego. Ostatniego kresa chyba nie znajdziemy. I pomału kończymy ta nasza rajza. Dojechaliśmy do mety. Z laptopem na plaża ludzi porąbało. Pierunie, jak to się zaroiło. No to skończyliśmy ta rajza. Koniec, fajran. No ale się zapakujemy najpierw. No. No to ile nam tego zeszło? Zaraz to obliczymy. 65 km. 65,5. 65,5, ja. No to cóż. Było fajne. Ale się skończyło. Czym cieszę? I do zaś.